Moja książka to nie tyle jest biografia Iwaszkiewicza, tylko moja własna historia rodziny Iwaszkiewicza, napisana dlatego, że jest to również moja rodzina, ponieważ jestem prawnuczką Iwaszkiewicza. I napisałam tę książkę dlatego, że wydaje mi się, że nie mogłam się oprzeć pokusie opowiedzenia tej historii po swojemu, a wydaje mi się, że jak nikt inny mam możliwość opowiedzenia tego tak, jak nie zrobiłby tego jakiś biograf z zewnątrz. Ktoś, kto bada Iwaszkiewicza tylko dlatego, że takie są jego zainteresowania naukowe. Ponieważ moja książka głównie opiera się na rozmowach z bliskimi Jarosława Iwaszkiewicza, takimi jak moja babcia, moja cioteczna babcia, czyli jego dwie córki, również jego dwoje wnucząt. I przez to jest to taka historia bardzo osobista, w której pojawiają się postacie dla Iwaszkiewicza oficjalnego, istniejące tylko na marginesach i w przypisach, aczkolwiek bardzo istotne dla niego i formujące całe jego życie. Tak? Na przykład jedną z głównych bohaterek tej książki są dwie teściowe Jarosława Iwaszkiewicza, czyli prawdziwa teściowa, matka jego żony, oraz przyszywana teściowa, to znaczy ciotka jego żony, która ją wychowywała przez wiele lat, tak zwana babcia stara. Są dwie siostry Jarosława Iwaszkiewicza, tak zwane ciotki, które były postaciami niezwykle, niezwykle barwnymi, zabawnymi, znanymi na przykład z tego, nawet trzy, bo jedna co prawda umarła już w czasie wojny, więc pamięć o niej jest trochę słabsza w naszej rodzinie, ale tak zwana ciocia Nucia, która znana była z tego, że układała zdania, gdzie wszystkie wyrazy zaczynały się na jedną literę, na przykład Jarosław jęczał jedząc jaja jaszczurcze. I takich historyjek, może bzdurnych, może bezsensownych, w mojej książce jest dużo, ale w pewnym sensie pokazują klimat, jaki panował w tej rodzinie i odczucie humoru, sposób patrzenia na różne sprawy, aczkolwiek nie jest to książka wesoła do końca. Jest tam też dużo smutnych historii, takich, które trudno mi było pisać, ale wydaje mi się, że pisanie historii tej rodziny bez tych smutnych historii byłoby bez sensu, no bo jak już coś pisać, to naprawdę.